Zellwood, 2540 mieszkańców. Zellwood w stanie Floryda ma 1,5 raza większy współczynnik przestępczości niż średnia krajowa. Włamania ponad 3 razy więcej niż średnia krajowa. Napady ponad 2 razy więcej niż średnia krajowa. Morderstwa nieco poniżej średniej krajowej. Większość spraw pozostaje nierozwiązana. Dwa dni wcześniej. Kocham cię. Jak możesz coś takiego oglądać? To tylko film. Fajnie się bać. Inaczej rozumiemy zabawę. To nie straszne, tylko chore. To jakieś porno tortury. Więc to nie ze strachu krzyczałaś. Jednak było strasznie. Wygrałem. Może było, ale to wciąż głupie. Cięta riposta. Jest wiele dobrych horrorów, którym należy się uznanie. Następnym razem wybierz któryś z nich. No co? Gotowa na drugą rundę? Masz szczęście, że film mnie znudził. Śmiertelny weekend.
To 4 dni, nie 4 tygodnie. Do obozu będziemy iść pieszo parę kilometrów, ale jeśli chcesz to nieść. To naprawdę lepsze niż impreza na mieście? To ostatnia szansa, żeby spędzić we czwórkę trochę czasu, zanim wyjadą. Słodkie. Będziesz za nim tęsknił. Nasze matki się przyjaźniły. Znam go od zawsze. Ja nigdzie się nie wybieram. Urocze. Jesteście dla siebie jak bracia. Nigdy nie byłem z nikim bliżej. Poważnie? Wyłącz to, zaraz wyjeżdżamy. Jeszcze 2 minuty. Nie zaczynaj. Dlaczego ty z nimi rozmawiasz? Z nim chodziłam do liceum. Nie, nigdy nie randkowaliśmy. Wczorajsza noc była cudowna. Wyjeżdżamy na wakacje, przeprowadzamy się do Nowego Jorku. Kocham cię. Nie masz być o co zazdrosny. Też cię kocham, ale oni chcą tylko dobrać ci się do majtek. Nie dobiorą się. Co słychać? Już jesteście? Dobra, wychodzimy. Cześć, mówi Bo. Co słychać? Upewniam się, że dostaliście maila ze wskazówkami dojazdu. Macie pytania? Tak, dostaliśmy. Jedyne pytanie to, czy możemy się nimi kierować. Tak. Bo mówi Katie. Powinnam martwić się o aligatory? Nie, są niegroźne. To był żart. Z istotnych rzeczy, po wjeździe na drogę dojazdową stracicie zasięg. Pamiętajcie, żeby ważne telefony wykonać wcześniej. Widzimy się na miejscu. Szerokiej drogi. Bawimy się w chowanego? Znajdę was, zanim śniadanie wystygnie. Zobaczycie. Gdzie jesteście? Słyszę, jak oddychacie.
Mam was. Miałeś szczęście, tato. Tak myślisz? Mnie nie znalazłeś. W lesie nigdy byś mnie nie znalazł. Taka jesteś pewna? Tak. Zjedzmy, zanim śniadanie wystygnie. To prosta zagadka. Piw-paw, piw-paw, piw-paw. Kto umiera? Ty, bo to mówisz. Nie. Piw-paw, piw-paw, piw-paw. Kto umiera? On, bo gada. Zgadła? Tak jakby. Zgadłam. Ten, kto się odezwie, umiera. Skąd wiedziałaś? Nie będę tego niosła. Dajcie mi coś innego. Kiedy określano zasady randkowania i małżeństwa, ludzie dożywali co najwyżej trzydziestki i mieszkali w małych miasteczkach. Łatwiej było wytrwać w monogamii. Uwielbiasz takie uwagi. Tylko wyrażam swoje zdanie. Jeśli chciałeś spać w namiocie sam, to udało ci się. Jestem z Britney i ona o tym wie. Mówię tylko, że czasy się zmieniły. To by było na tyle. Podobało się wam? Tak, bardzo. Dziękujemy. Zrobić wam zdjęcie? Zdjęcie z kapitanem? Dzięki za wasz czas. Polećcie nas znajomym. A wy co robiłyście? Nic. Nie dało się zaparkować dalej, Ryan? Prawie jesteśmy, nie jęcz. To lepsze niż wyjazd na plażę. Poczekajcie tylko. To będzie wspaniały weekend. Widziałeś te filmy, w których dzieciaki mają różdżki i są czarodziejami? Tak, a co? Nie rozumiem. Mają moce, a ich nie używają. Po pierwsze, kto robi to, co mu się każe?
Po drugie, kto by się temu oparł? Przeleciałbyś króliczka Playboya w myślach? Pewnie tak. Tobie wszystko kojarzy się z seksem? Chyba tak. Nieważne, co powiesz, zawsze pomyślę o seksie. No więc? Nawet gdybyś użył swoich mocy, żeby się wzbogacić, to głównie po to, żeby bzykać. Gwiazdy rocka bzykają non-stop. Wszystko sprowadza się do bzykania. Ale gdybyś co chwila tworzył sobie laski z marzeń, umarłbyś z odwodnienia. Książkę dla dzieci zamieniłeś w opowieść o masturbacji. Daleko jeszcze? Wydaje mi się, że jakiś kilometr w lewo. Wydaje ci się? Jestem pewien. Obyś był, inaczej skopię ci tyłek. Wiecie co? To chyba w tamtą stronę. Tak, w tamtą. Teraz jestem pewien. Gdzie Ryan znalazł tego Boa? W internecie. Bo wynajmuje z rodziną poduszkowce. Ryan poprosił go o polecenie pola namiotowego. Tylko mnie się wydaje, że każdy, kto wybiera życie w lesie i aligatory, musi być żonaty ze swoją siostrą. Obrzydlistwo. Ryan, kochanie. Nienawidzę cię. Jeszcze kawałek. Jesteśmy na miejscu. W końcu. Pięknie tu. My się tym zajmiemy, Katie. Ścigajmy się. Co będzie stawką? Wiem. Przegrani zbierają drewno na ognisko. Zgoda. Dlaczego to robimy? Bo to śmieszne i twój chłopak się przymknął. Nie jest taki zły. Popatrz na niego. Jest wart grzechu. Przysięgam, że nie przespałem się z mamą Barego specjalnie. Więc to już nie tajemnica. Ja myślę, że specjalnie. A kiedy Barry się dowie, złoi ci skórę. Skopałbym mu tyłek. Beze mnie? Ile razy ja ratowałem twój?
Po ostatnim razie jesteśmy kwita. Idziecie po drewno. Musicie jeszcze wbić śledzie. Powiedzieliście, rozstawcie namiot i to zrobiłyśmy. Nie płaczcie. Gdzie toaleta? Sto metrów w tamtą stronę i uważaj na niedźwiedzie. Cudownie. Żartujesz z tymi niedźwiedziami? Tym razem mówię poważnie. To nie jest śmieszne. Nie wierzę, że tylko tu mamy zasięg. Przynajmniej jest ładny widok. Do kogo piszesz? On ci się podoba. Oddawaj. Albo co? Co zrobisz? Wysyłam komuś wiadomość. Nie. W tym samym momencie. Porzucajmy piłką. Ładny chwyt. Mamy pianki? Niestety. Więc wódka i piwo muszą nam wystarczyć. Potrzymaj. Tylko uważaj. Ona dobrze się bawi. Ona też. Zgadłeś. Cieszysz się na przeprowadzkę? Tak. Nowi ludzie, nowe miasto. Zajmie trochę czasu, nim się przyzwyczaję. Ale wracajmy do świętowania. Chyba do upijania się. Jedno i to samo. Czytasz mi w myślach, Matt. Nie znajdziesz lepszych przyjaciół od nas. Po was, psychole, zaprzyjaźnić się, to będzie pestka. Za psycholi.
Zaczekajcie na mnie. Za co pijemy? Za szaleńców. Chodzi o was czy o nas? O nas wszystkich. Za szaleńców. Nie wierzę. Z profesorem Michaelsem? Przysięgam. Oblał mnie. A mnie zaliczył. Przespałaś się z profesorem Michaelsem? Dlaczego o tym nie wiem? Bo nie pytałeś. To było przed, czy po tym, jak się poznaliśmy? Przed. Niech będzie. Poczekaj no tylko na wyzwanie. A ty i Katie? Wciąż nie mogę w to uwierzyć. To było zanim się poznaliśmy. Byliśmy pijani. To nic nie znaczyło. Wal się, a ty mnie zostaw. Daj spokój. To jeszcze nie koniec. Pójdę po niego. Nie. Daj mu czas. To mój najlepszy przyjaciel. Znam go całą wieczność. Daj mu trochę czasu. Powinniśmy byli mu powiedzieć. Przepraszam. Mogłaś się nie odzywać. Nie należało tego przed nim ukrywać. To moja wina. Przepraszam. Ciągle o tobie opowiadał. Zanim domyśliłem się, że chodzi o ciebie. Nie chcę, żeby wam nie wyszło, bo kiedyś się ze sobą przespaliśmy. Najpierw daj mi z nim porozmawiać. Wszystko będzie dobrze. Chciałam ci powiedzieć.
Baliśmy się, że tego nie zniesiesz. Więc lepiej było to przez 2 lata ukrywać? Potrafisz być taki zazdrosny. Przespałaś się z moim najlepszym przyjacielem i to przede mną ukryłaś? To było zanim się poznaliśmy. Byliśmy pijani. Najlepsza wymówka. Byliśmy pijani, to się nie liczy. Ja też się upijałem, a nigdy nie postąpiłem wbrew sobie. Dobrze. Chciałam tego. Zadowolony? To był jeden raz. Teraz jestem z tobą. Kocham cię. Kto był lepszy? Myślisz o nim, kiedy się pieprzymy? Też byłeś z innymi. I co, były lepsze? Kto był lepszy? Ze swoimi kumplami z internetu też się pieprzysz? Jesteś żałosny. A ty jesteś dziwką. Dokąd idziesz? Wal się. A ty? Myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi. Bo jesteśmy. To było zanim się poznaliście. Powinienem był ci powiedzieć. Gdy mi o niej opowiadałeś, cieszyłem się razem z tobą. Uznałem, że tak będzie lepiej. Ja chyba wolałbym nie wiedzieć. Dlaczego ona? Byliśmy pijani. Gdybym mógł cofnąć czas... Dlaczego tylko jeden raz? Dla ciebie nie była dobra, a dla mnie już jest? Wiesz, jak było, zanim poznałem Britney. Byliśmy pijani, to nic nie znaczyło. Wygrałeś. Jest twoja. Przestań się o to zrzymać. To było, zanim się poznaliście. Idę po niego. Ryan, nie. Muszę. Cześć. To kiepska pora? Kim jesteś? Nazywam się Zoe. Jestem córką Boa. To wy wynajęliście poduszkowiec? Tak. Ojciec jeszcze pływa z innymi, więc mnie po was przysłał. Ciężka noc. Tak jakby. Chcesz wody? Zostawisz nas na chwilę same? Przepraszam, że to powiedziałam. Nici z wymarzonego weekendu na rozpoczęcie nowego życia. To nie twoja wina. Matt jest o innych taki zazdrosny. A po ubiegłej nocy... Chcesz, żebym z nim porozmawiała? Nie. Nie wiem, co robić. Dowiedział się, że jego najlepszy przyjaciel ze mną spał. Kiedy się uspokoi i wytrzeźwieje, będzie w porządku. Nie znasz go tak jak ja. Mogę jakoś pomóc? Nie. Przeproś tatę, ale musimy odwołać rezerwację. Przekaż mu, że za wszystko zapłacimy. Matt?
Wszystko w porządku? Kto to? Córka Boa. Miała nas zaprowadzić do poduszkowca. Potrzebujecie pomocy? Tak mi przykro. Ryan ci to zrobił? Nie. Spadłem z górki. Mnie ciągle się to zdarza, a tu mieszkam. Gdzie Ryan? Nie wiem. Poszedł cię szukać. Zapytaj Katie, będzie wiedziała. To moja siostra Abby. Miałaś poczekać. Idę go szukać. Kogo? Jej chłopaka. A gdzie jest? Gdybyśmy wiedzieli, to byśmy go nie szukali. Może też upadł i leży gdzieś cały zakrwawiony. Możemy ci pomóc. Nie, dzięki. Spędzamy tu mnóstwo czasu. Pomożemy. Dobrze. Zaczekamy tu na was. Ryan ci to zrobił? Mówiłem ci, upadłem. Uderzyłem się w głowę i rękę. Nic mu nie jest? Mam to gdzieś. Niech zjedzą go aligatory. Poszedł zaraz za tobą. Jak mogłeś go nie widzieć? Nie przesłuchuj mnie. To ty skrywasz tajemnicę. Dokąd idziesz? Nie możesz tak odejść. O co się kłóciliście? Nie twoja sprawa. Nie powinnam się wtrącać. Ryan pokłócił się z Mattem i wszyscy jesteśmy spięci. Ryan pobił Matta? Oby nie. Szukajmy dalej. Zedwood jest duży. Pewnie się zgubił. Może poszedł tędy. Wątpię. Będziemy szukać, póki go nie znajdziemy. Mieszkamy tu całe życie. Ryan pewnie nie chce wpaść na Matta. To tylko zwierzę. To nie jest zwierzę. Źle to wygląda. Ale nie wiemy, co tu się stało. Wracajmy do domu. Zadzwonimy na policję. Dobra. Dlaczego to ukrywałaś? Tu nie chodzi o kłamstwo. To pokazuje, co o mnie myślisz. Bałam się, że już nie będziesz chciał ze mną chodzić. Powinnam ci była powiedzieć, ale to nie było nic poważnego. Poza tym zachowujesz się jak psychol, gdy tylko ktoś się do mnie odezwie. To koniec. Zerwiesz ze mną z powodu czegoś, co zaszło, zanim się poznaliśmy? Matt! Coś ty mu zrobił? O czym ty mówisz? Co się dzieje?
Znalazłam jego koszulkę. Były też krew i kości, a jego nigdzie nie ma. Pewnie się zgubił. Zaprowadźcie nas do domu, musimy zadzwonić. Będziemy za 5 minut. Myślicie, że ja mu to zrobiłem? Potknąłem się. Poszedł zaraz za tobą. Musiałeś go widzieć. Spokojnie, znajdzie się. Zamknij się. Oszalałaś? Popchnął ją, przestraszyłam się. Podnieś głowę. Powoli. Tak mi przykro, skarbie. Musisz się napić. Tak bardzo cię kocham. Ja ciebie też. Policja już jedzie. Przepraszam. Ale to, co widzieliśmy w lesie, mnie wystraszyło. A potem popchnął Abby. W porządku. Wszystko to jakieś szaleństwo. To nieistotne. Wypuśćcie mnie. A gdzie są gwoździe? Idź, ja poszukam.
Co chcecie zrobić? Zdejmijcie mnie stąd. Znalazłem. Bądźmy uczciwi. Wiem, żadnych bujek. To się nie liczy. Dlaczego? Dlaczego? Pozwól, że odpowiem pytaniem. Dlaczego robisz to, co robisz? Bo sprawia mi to radość. Ogromną radość. Nie byłyśmy molestowane, ani nie kochamy diabła. Wszystko sprowadza się do przyjemności. Powiem ci coś. Z tobą będzie o wiele gorzej. Nawet sobie tego nie wyobrażasz. To będzie trwało bardzo, bardzo długo. A kiedy skończymy, nie będziesz już taka piękna. Ktoś po mnie przyjdzie. Odpowiedzmy kolejnym pytaniem. Ile osób wie, gdzie jesteście? Jeśli nikt, to nie będą wiedzieli, gdzie szukać. Moja rodzina. Widzisz tu jakąś rodzinę? Nie. I nigdy jej nie zobaczysz. Obudźmy ją. Będziemy się razem świetnie bawić. Spokojnie. Na ciebie też przyjdzie czas. Co robisz? Bawię się. Obudź ją. Dzień dobry. Proszę, przestańcie. Mała świnka poszła na targ. Suka. Jeszcze jedno słowo, a obetnę ci język. Chcę rysować na twojej skórze. Później, Abby. Mamy co robić.
Związałaś go? Tak. Chyba niezbyt dobrze. Robiłam, co mi kazałaś. Dobrze, to niczyja wina. Załatwmy to teraz. Chyba nie uderzysz dziewczynki. Katie. Opanuj się. Musisz się opanować. I tak byśmy was wszystkich zabiły. Tym się zajmujemy. Poszczęściło mu się. Nienawidzę cię. Też cię kocham. Powiemy Katie, że jej chłopak próbował ją uratować? To będzie słodkie. Nie mógł daleko uciec.
Nie wierzę. Musimy ją złapać. Co robimy? Nie wiem. Mamy kłopoty. Wracajmy posprzątać. Pomocy! Co się stało? Idą tu. Do samochodu. Kto idzie? Powiedz, co się stało. Wszyscy nie żyją. Kto ich zabił? Dwie dziewczynki. Pojechaliśmy pod namiot. Zabiły Brittany i Matta. Nie wierzę. Dwie dziewczynki? Ja tu mieszkam. Przepraszam. Zawiozę cię na policję. Dokąd mnie? Stul pysk. Dziewczynki, chodźcie tu. Co ja wam mówiłem? Przepraszamy, że nam uciekli. Nie o tym mówię. Ile razy mam powtarzać, żebyście po sobie sprzątały? Ja nie mam na to czasu. Przepraszamy. Nie chcę przeprosin. Macie po sobie codziennie sprzątać. Rozumiemy się? Tak, tatusiu. Usiądźcie. Jeśli chodzi o dzisiaj, to zbyt wiele i zbyt wcześnie. Biorę za to odpowiedzialność. Chcecie się zabawić? Odejdź. Katie.
Katie, chcesz zagrać w grę? To rodzinna tradycja. Będziesz się dobrze bawić. Oto zasady. To coś jak gra w chowanego. Jeśli uciekniesz, przeżyjesz. A jeśli nie, zaczynajmy. Nie stój tak, psujesz całą zabawę. Nie będziemy czekać całą noc. Raz. Dwa. Nie będziemy czekać do 10. Trzy. Zaczekaj. Teraz. Katie, idziemy po ciebie. Gdzie się schowałaś? Widzisz ją, Zoe? Nie, jest w to dobra. Może jej tu nie ma. Tato! Łapcie ją! Thank you.
Cześć, skarbie. Pół roku później. Dziewczynki, co mówiłem o zasadach korzystania z telefonu? Zadowolony? Tak. Przepraszam. Zasad się nie łamie. Inaczej popełnia się błędy. Poza tym kocham spędzać czas z rodziną. A propos, cieszycie się na myśl o weekendzie? Jak to? Jeszcze im nie powiedziałem. To miała być niespodzianka. Najwyższa pora. Im dłużej się czeka, tym większa przyjemność. Cóż, dobrze się z nią bawimy. To jeszcze nic. Co robimy? Jedziemy zobaczyć się z resztą rodziny. Będziemy mogły... Zasłużyłyście na to. To będzie dopiero ubaw. A co z Katie? Spokojnie. Weźmiemy ją ze sobą. Jest nasza. Czekałyśmy pół roku, dziewczynki. To tradycja. Każdy przywozi gości. Kiedy poznacie już wszystkich, Katie nie będzie was obchodziła. Zaufajcie nam. Z Katie też się pobawicie. Kto będzie? Wszyscy. Babcia, dziadek, kuzyni. Może rodzinne zdjęcie. Dzień dobry, nazywam się Beau, to moja żona i córki. Jay, a to Gail. Zrobilibyście nam zdjęcie przy jeziorze? Tekst polski Szymon Leociak, czytał Maciej Więckowski.